piątek wieczorem z zapytaniem, czy mógłbym cię zabrać motorem do remizy w Sadurkach na dyskotekę. Podjechałbym po ciebie pod aptekę. Powiedziałaś, że chętnie się ze mną spotkasz, z tym, że musisz jeszcze nakarmić kotka. Będzie to trudne, bo on drapie i gryzie i że lepiej umówić się już w remizie. Zbytem jak tam dotrzesz tak późnym wieczorem, ty na to, że zdziw cię podrzuci traktorem. To jako dziewiątej, okej, nie ma sprawy, zapowiadał się wieczór szampańskiej zabawy. Znalazłem w szafie czyste slipy i skarpety, antyperspirant w sztyfcie się skończył. Niestety za to żelu we włosy wtarłem mnóstwo i w drogę ruszyłem, by spotkać me bóstwo. Siedzę sam w boku ludzi, ciebie nie ma tu. Chrupię gipsy, popijam rum, ciebie nie ma tu. Wszyscy tańczą, zabawa trwa, a ciebie nie ma wciąż cię nie ma. Stroboskop miga, muzyka gra, a ciebie nie ma wciąż. Bardzo chcę, byś zjawiła się, a ciebie nie ma wciąż cię nie ma. Cały czas wypatruję cię, nim zamknął lokal, proszę zdąż. Do ciebie dodzwonić już od rana, wreszcie koło drugiej odebraj zaspana. Powiedziałem to, ja wiesz, jak zapytałeś w jakiej sprawie. Spytałem, czemu nie było cię na zabawie. Czy wszystko w porządku, bo się trochę niepokoję. Niepokoi mnie po prostu trochę zachowanie twoje. To, że mnie unikasz, nie odbierasz telefonów i nie mogę cię ostatnio nigdy zastać w domu. Powiedziałaś, że nie mogłaś, zapytałem jak to. No wiesz, Ziśkowi popsuł się traktor, no więc zaproponowałem, może się spotkamy dzisiaj na przystanku PKS-u albo w barze u Krzysia. Powiedziałeś, że będziesz o 4:00 pod szkołą, bo spotykasz się z Waldkiem, Markiem i Jolą. Jak chcę, to niech wpadam, powiedziałem, że będę i zacząłem się szykować do spotkania pędem. Czekam już od godziny, a ciebie nie ma.